od 95 roku ku upamiętnieniu przyjęcia przez Sejm II Rzeczypospolitej 5 lipca 19 roku ustawy o Policji Państwowej. Z tej okazji co roku uczcimy, obchodzimy Święto Policji. I chciałem, proszę Państwa, wszystkim funkcjonariuszom Policji Wielkopolskiego złożyć życzenia osobiste i zawodowej pomyślności. Dziękuję Wam za to, że pomimo częstej trudności i niedogodności codziennie realizujecie swoje zadania i obowiązki służbowe. Służba w Policji jest trudna, pełna poświęceń, wyrzeczeń i ryzyku. Wymaga fachowości, profesjonalizmu zawodowego, umiejętności. Często związana jest z narażeniem zdrowia, a czasami nawet życia w trakcie studia sejmowego. Dzisiejsi policjanci muszą uzyskać czy wysuwać się zagrożeń, przestępczości, przepisów prawa, ale muszą za tym nadążać. Stale podkreślam, tego, mimo tym jest wysiłek związany z pełnieniem tej odpowiedzialnej i niezbędnej służby, stawał się dla Was źródłem satysfakcji osobistej, ale i dodatkowo przyjemności finansowej. Gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji planów życiowych. Akty mianowania i odznaczenia, które za chwilę zostaną wręczone, są właśnie świadectwem nagrodzenia Waszej posłowy w wypełnianiu obowiązków służbowych. Szczególnie chciałem również złożyć życzenia dla ludzi, którzy wspierają Was w codziennej służbie. Dziękuję Waszym rodzinom za wsparcie, za dla Was zrozumiałość, przyjemność. Warto przy tej okazji pamiętać, że bardzo efektywnie jest w pracy policyjnej, to również wysiłek pracy cywilnych, którzy realizują zadania wojskowe. Naczelników i przedstawicieli Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Chciałbym w tym miejscu podziękować za ten Wasz policyjny dorobek, wkład i dokonania, z których możemy obecnie korzystać. Chciałem również podkreślić, że nasza służba policyjna wydana jest dostępna przez samorządy lokalne, państwowe, dużego szczebla. Dzięki temu wsparciu możemy pracować służbę i rzetelnie wykonać obowiązki. Serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom instytucji państwowych, samorządowych za stałą pomoc rzeczową, organizacyjną i wsparcie.